Witajcie w się nie da. Po angielsku, tak jak po polsku, występuje kilka części mowy. Dziś wytłumaczę Wam, jak je rozpoznać oraz jakich użyć. Jest to film dla początkujących, chociaż osoby bardziej zaawansowane mogą uporządkować sobie wiedzę i przypomnieć pewne szczegóły. Zacznijmy od tego, że możemy wyobrazić sobie zdania jako konstrukcje złożone z cegiełek. Angielski jest prostszy niż polski, bo nie trzeba praktycznie niczego odmieniać, ale za to bardzo ważna jest kolejność wyrazów w zdaniu. Te informacje, które my przekazujemy odmieniając słowa na milion sposobów, oni przekazują ich ułożeniem w zdaniu. Jeśli nie uda nam się ułożyć wyrazów we właściwej kolejności, po prostu zazwyczaj nie zostaniemy zrozumiani. Po polsku możemy powiedzieć, jest czerwony młotek, albo młotek czerwony jest, albo nawet czerwony młotek jest. I wszystkie te zdania znaczą to samo. Stwierdzamy, że mamy ze sobą czerwony młotek. Po angielsku taka zamiana kolejności słów nie zadziała. Słysząc is red hammer, nasz rozmówca będzie czekał, aż skończymy pytanie. Słysząc hammer red is, nie będzie wiedział o co chodzi. A dopiero na the red hammer is here zareaguje zgodnie z naszym zamiarem. Teraz już wiemy, dlaczego właściwe ustawienie wyrazów w zdaniu jest tak szalenie istotne. Spójrzmy zatem, z jakich to cegiełek zdania mogą być po angielsku zbudowane. Po pierwsze, noun, rzeczownik. Oczywiście określa rzeczy. Przed nim bardzo często występuje e, n lub the. Może także mieć liczbę poprzez dodanie s na końcu. Przykłady: A car, an umbrella, the police, dolphins. Druga część mowy to verb, czasownik. Określa on czynności. Czasami jest poprzedzany tu albo czasownikiem modalnym, o którym możecie nauczyć się w innym moim filmie, link w opisie. Na końcu często będą występować ed albo ing, ewentualnie s. Na przykład drive, hold, visited, swimming. Następnie adjective, przymiotnik. Opisuje rzeczy, mówi, jakie rzeczy są. Występuje przed rzeczownikiem noun, a poprzed imku. Czasem ma końcówkę ed albo ing. Łatwo można zapamiętać jego nazwę z tego powodu, że słówko adjektyw rozbija się na dwa ad object, czyli odnośnie obiektu. Na przykład: fast, big, depressed, singing. Następnie mamy adverb. Tak samo jak adjective, adverb oznacza ad verb, czyli do czasownika. Jest to przysłówek. Opisuje czynności, mówi jak coś jest zrobione. Występuje najczęściej przed czasownikiem lub zaraz po nim. Bardzo często ma końcówkę -ly. Na przykład proudly, firmly, quickly, cheerfully. Ostatnią ważną częścią mowy, którą dzisiaj mówimy, to tak zwany auxiliary. Jest to operator. Wprowadza on czas w zdaniu. Jest ich bardzo niewiele, a dokładniej są to odmiany be, do i have. I na dodatek, czasami ten operator wymusza nam odmianę czasownika, a czasami jego obecność usuwa odmianę czasownika. Każde zdanie musi zawierać co najmniej rzeczownik, noun i czasownik, verb. Na przykład i drive. Ja prowadzę. He holds. On trzyma. Możemy to zdanie rozbudować poprzez dodanie rzeczownika. I drive a car. Prowadzę samochód. He holds an umbrella. On trzyma parasol. Możemy do zdania dołożyć kolejne cegiełki. I drive a fast car. Prowadzę szybki samochód. He holds a big umbrella. On trzyma dużą parasolkę. I jeszcze kilka. I proudly drive a fast car. Z dumą prowadzę szybki samochód. He firmly holds a big umbrella. On mocno trzyma dużą parasolkę. Możemy także zmienić czas naszych zdań poprzez dodanie operatora i odmianę czasownika. Na przykład i am proudly driving a fast car. Z dumą prowadzę szybki samochód. He has firmly held a big umbrella. Trzymał mocno, dużą parasolkę. Widzimy tutaj wyraźnie cegiełki, z które składają się zdania. Najważniejsza rzecz, którą trzeba pamiętać, to to, że możemy podmieniać słowa w zdaniach na inne tak długo, jak są one tą samą częścią mowy, tym samym typem cegiełki. Jeśli nie uda się tego poprawnie zrobić, raczej nie zostaniemy zrozumiani. Ostatnią rzeczą, której absolutnie musimy się nauczyć przy okazji części mowy, to tworzenie pytań i przeczeń. Przeczenia tworzymy przez dodanie do operatora słówka not. Na przykład: I am not driving a fast car. Nie prowadzę szybkiego samochodu. Zauważamy, że przeczenie jest zaraz po naszym operatorze M. Ale są takie zdania, w których nie ma operatora. W takich wypadkach musimy go tam wrzucić, zaraz po podmiocie. Na przykład. He does not hold a big umbrella. On nie trzyma dużego parasola. Pytania natomiast zadajemy poprzez tak zwaną inwersję, czyli zamianą podmiotu z operatorem. Zapewniam, że nie jest to trudne. Spójrzmy na przykłady. Does he hold a big umbrella? Czy trzyma duży parasol? Is he driving a fast car? Czy prowadzi szybki samochód? Zapamiętanie nazw angielskich części mowy nie jest konieczne, ale bardzo przydatne, jeśli macie w planach zaliczanie testów, egzaminów, certyfikatów, itd, ponieważ często występują w poleceniach. A jak wiemy, przeczytanie i zrozumienie polecenia to połowa sukcesu na każdym teście. Samych części mowy po angielsku jest więcej, co zresztą było widać nawet w przykładach. To omówione w tym filmie są najważniejsze. Gdyż pomyłka w ich zakresie sprawia, że zdanie jest niezrozumiałe i często nawet nie ma jak się domyślić, co chcieliście powiedzieć. Podsumowując, noun to rzeczownik. Verb to czasownik. Adjective – przymiotnik. Adverb – przysłówek. The police quickly visited the depressed man. Policja szybko odwiedziła smutnego mężczyznę. Po więcej ćwiczeń i zadanie sprawdzające zapraszam na edu.pl To wszystko dzisiaj. Widzimy się w następnym. Prościej się nie da.